Rozpoczęły się zimowe ferie, a w miejskim kalendarzu całkiem pokaźny wachlarz propozycji dla dzieci i młodzieży. Zdecydowanie warto z nich skorzystać. Suwalski Ośrodek Kultury przygotował dla młodych ludzi i Zimową Akademię Artystyczną. W programie tegorocznych zimowych spotkań ze sztuką w Suwalskim Ośrodku Kultury znalazła się szeroka gama zajęć plastycznych, wśród których proponujemy ciekawe spotkania z książką artystyczną, papieroplastykę, malarstwo akrylowe, rzeźbę i ceramikę oraz zimowe warsztaty rękodzieła z haftami, koronkami i małymi formami tkackimi. Miłośnicy tańca także znajdą coś dla siebie. Na zajęciach królować będą wszystkie style, od baletu po taniec współczesny. Będzie hip-hop i zabawy oraz tańce suwalskie. Muza teatru Melpomena też przygarnie swoich sympatyków. Dla teatromanów polecamy warsztaty improwizacji tekstu i ekspresji scenicznej oraz wierszykarnie, czyli zabawy z tekstem poetyckim adresowane do młodszych odbiorców. Mała Akademia Gitary adresowana jest do uzdolnionych muzycznie instrumentalistów. Mała Akademia Gitary, czyli zajęcia dla młodych muzyków posiadających podstawowe umiejętności gry na instrumencie. Natomiast na tych, którym marzy się gra w zespole i potrafią już grać na instrumentach, czeka klub miłośników bluesa. Zimowa Akademia Artystyczna zaczynamy w poniedziałek 22 stycznia, potrwa do piątku 2 lutego. Szczegóły na stronie internetowej Suwalskiego Ośrodka Kultury Soksuwałki.eu. A dla tych, których serca biją żywiej w klimatach sportowych, kilka propozycji przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wśród propozycji różnorodne zajęcia w akwaparku, swoje podwoje dla chętnych otworzy pracownia modelarska, młodzi alpiniści będą mogli spróbować swych sił na ściance wspinaczkowej. Miłośników wschodnich sztuk walki ucieszą zajęcia z aikido i taekwondo. Można będzie także spróbować swych sił w boksie. Szczegóły dotyczące sportowych ferii można znaleźć na stronie internetowej ośrodka osirsuwalki.pl.